Witam Was, drodzy rodzice. Każdy z nas wie, że najważniejsze jest zdrowie dziecka. Zadbajmy o to, aby nasze pociechy beztrosko korzystały z życia. Jak mają to robić, skoro pneumokoki występują u 60% dzieci w nosogardłach? Mówimy tu o dzieciach ze żłobka. Każde z nich jest narażone na zapalenie zatok, septyczne zapalenie stawów, zapalenie ucha środkowego, sepsę, a nawet zapalenie płuc. Nie daj szansy pneumokokom. Daj beztroskę swojemu dziecku. Mam nadzieję, że praca się spodobała. Pozdrawiam.